już w dzisiejszym odcinku. Czy sławne japońskie słodycze zasmakują jednym z najbardziej wymagających krytyków kulinarnych? Czy sprawią, że zasmakują im i staną się ich ulubionymi słodyczami? A może to wszystko okaże się kłamstwem i będzie to ich koniec, bo są ohydne. Cześć, witajcie w pierwszym teście na moim kanale. Zapraszam do niego sławne osoby i sprawdzam, czym się różnią smaki. Jeśli nie będę sprawdzał, czym się różnią, tylko czy mamy zgodne opinie. Jest ze mną Michał, finalista MasterChefa Junior, tak jak ja. Poprosimy teraz asystenta o podanie pudełeczka. A ja nie wiem, co to jest. Jak zwykle pudełeczko wygląda tak. A ja nie wiem, co to jest. Wy już znacie zawartość, bo widzicie ją właśnie na ekranie. Michał jeszcze nie zna. Uwaga, otwieramy. Czy jesteś gotowy? Wiem już od ciebie, że to będą słodycze z zagranicy. Ale zobaczymy jakie. Uchylamy rąbka tajemnicy. Oreo. Oreo z zieloną herbatą, czyli matchą, oraz KitKaty. Z zieloną herbatą. Też również. Co, najpierw może Oreo sobie testujemy. Spoko, Oreo. Oreo? To są takie malutkie Oreo. One, ej, co? One są jak 5 zł. Mniejsze nawet. Ale pachną maczą. I możemy spróbować najpierw samego wnętrza. Dobra. Jak to się robi? Oreo z Chin, polecam. No w każdym razie... Nie, no. To się przekręca. No przekręć. O, jest. Mamy tutaj i próbujemy zielonej herbaty. Niam. Mhm. Oryginalna macza. No. Ja mam w domu maczę. To tak, aby połączyć zwykłe na dzień jest Oreo z zieloną herbatą. Z maczą. Wiecie co? W kuchni świata czasami w Katowicach jest do dostania macza. W Silesii. Jak tyś mieszkał. Ale pyszne. Tak to wie. No. Chociaż Korea to jest Oreo. Mhm. Ale razem to ale być dobre. Pyszne. No. Naprawdę pyszne. Dajmy oceny. No. Dajemy? Możemy dać. Dobra. No, pyszne. A od 1 do 10? No to ja bym dał takie 9. Bo jest naprawdę bardzo dobre. 8, okay. To jest takie Oreo, tylko że z zieloną herbatą. Z oryginalną zieloną herbatą. Ja dam 8,5, ponieważ są za małe. Dobra, spróbujemy jeszcze jeden. Ja już byłem jeszcze jeden. I... Spróbujemy kolejne słodycze. Jak pamiętacie, wpadajcie na nasze Instagramy, Facebooki, Snapchaty, wszystko co mamy. Kiwi, w Japonii jest w ogóle milion rodzajów KitKatów. Tutaj mam. O, mam. Dobra. Tutaj mamy. Mamy. One są zapakowane w takie małe. Takie małe opakowania. Takie małe zapakowanka. Oczywiście cała ekipa nie sobie spróbuje. Z jakim czolem i pogniotem. Rzucimy im tutaj zieloną herbatę i to jest naprawdę pyszne. Wiem, że się roztopiło, bo to w transporcie, to z Japonii około 30 dni idzie paczka. Dlatego nie da się tego nie roztopić, ale to jest tak pyszne. Nawet można tu coś chyba napisać. Taki zeszycik. Pychota. Have a break, have a KitKat. To jest dobre. Bardzo dobre. Czuć matka. Że takiego czegoś nie da się kupić normalnie w Polsce. W Japonii jest milion smaków KitKatów. Naprawdę pyszne. Mam. Wiedziałam, że to będzie jakieś przereklamowane, ale... Dobre to jest. Okazało się naprawdę pyszne. Ja sobie zjemy jeszcze po jednym. Ale to jest tak pyszne. Naprawdę pyszne. To jest dobre, ale to jest tak słodkie. Że ja po jednym Oreo i po jednym znaczy Oreo jest jeszcze małe, to jeszcze da się wytrzymać. No. To jest jakaś taka przekąska. Słodkie.
Ale trzeba wiecie powiedzieć... co, to jest fajne, bo popatrzcie, to jest takie zapakowane w takie małe. Na przykład do szkoły fajne albo coś, nie? Jak choć chodzi do gimnazjum, do liceum, coś tam. Do podstawówki, jak ktoś chodzi. Takie jedno na przykład, albo do pracy nawet fajne, takie z zieloną herbatą. No. Tym bardziej, że to jest takie strasznie i bardzo fajnie. Wytrawne. Nie jest aż takie bardzo serowe, tylko bardziej wytrawne, nie? Czujesz takie wrażenie? Bo wafelek wiadomo jest słodki, bo wafelek to wafelek. A nie, dla mnie akurat KitKat jest tak mdlący słodki, że ja po jednym wymiękam. Ale jest naprawdę pyszny. No, jest dobry, ale... Trzeba choćby raz w życiu spróbować. Słodycze japońskie są bardzo dobre. Tylko niestety są dość drogie i jak się sprowadza do Polski to... Ale a szkoda, że nie ma... A gdzie ty to kupiłaś i gdzie ty? Na eBayu. Ale są dość drogie. Także takie coś... Takie coś jest naprawdę warte choćby raz spróbować tego w życiu. Jak widzicie, słodycze były pyszne. Ale można zjeść tylko po jednym. Tak, ale nie zapominajcie wpadać na nasze pyszne Facebooki, YouTube, Snapchat, Instagramy, wszystkie linki będą w opisie oczywiście. I co? Dziękujemy wam, że obejrzeliście ten materiał. Właśnie dziękujemy. I co? I widzimy się w następnym odcinku, następnym razem. Na razie. Piona!